Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę, zgodnie z Bożym planem. Przeczytaj 1 Tesaloniczan 4:6-7, co Paweł mówi w tym fragmencie listu o seksualnej niemoralności. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiedzieliśmy i zaświadczyliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też, kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. Pewien mężczyzna, aktywny seksualnie poza małżeństwem, powiedział pastorowi: jako młody człowiek nauczyłem się postrzegać seks i miłość jako jedno i to samo. Jednak gdy się ożeniłem, odkryłem, że seks przedmałżeński niszczy nie tylko ciało, zaraziłem się chorobą weneryczną, ale także umysł. Choć jesteśmy teraz chrześcijanami, moja żona i ja zmagamy się z umysłowymi i emocjonalnymi nawykami, które wniosłem do naszego małżeństwa z przeszłości. Biblijne ograniczenia nie zostały ustanowione przez Boga po to, by odebrać nam coś przyjemnego i dobrego. Mają one nas chronić przed fizycznym i emocjonalnymi szkodami będącymi skutkiem seksualnej niemoralności. Ograniczamy naszą seksualność, gdy jesteśmy świadomi jej wpływu na nas i innych. Każdy człowiek jest istotą, za którą umarł Chrystus, a więc nie może być traktowany jako obiekt eksploatacji seksualnej i żadnej innej. Takie traktowanie człowieka jest grzechem przeciwko niemu i przeciwko Bogu. Seksualność to sfera życia, która mówi nie tylko o tym, jak traktujemy bliźnich, ale także jak traktujemy Chrystusa, w osobach Jego stworzenia. Seksualność nieuchronnie wpływa na naszą więź z Panem. Poganie, którzy nie znają Boga, dają upust namiętnościom. To nieznajomość Najwyższego prowadzi do niemoralnych zachowań. Ci, którzy ignorują biblijne nauczenia w tej kwestii, odrzucają nie tylko tę naukę, ale także Boże powołanie i samego Zbawiciela. Z drugiej strony, gdy podążamy za Bożym planem, seksualność staje się piękną ilustracją ofiarnej miłości, jaką Najwyższy obdarzył nas w Chrystusie. Seksualność jest darem Bożym. Jeśli korzystamy z niej zgodnie z wolą Pana, będzie ona świadczyła miłości Boga do ludzi i bliskości, jakiej pragnie On z nami. W pierwszym liście do Tesaloniczan 4:7 czytamy, iż mamy żyć uświęceniu. Jak to rozumiesz? Czy chodzi tylko o kwestię seksualności? Co jeszcze obejmuje to powołanie? Dziękuję.